Ostatnia krowa kiedy zdechła, proszę Państwa. Dzisiaj o tym, kiedy krowa zdechła. Kiedy krowa zdechła? Dzisiaj w Radiu Conchita. Takie troszeczkę chyba z Sejmu nawet, ale to dziwne jest. To jest utwór, opera, która została w zasadzie odkryta dopiero w roku 1995 w Maszynowic. Patrz. Ważne jest to, że w tymże rękopisie nie było strony tytułowej, a więc nie znamy autora, nie znamy tytułu tejże opery. Natomiast analizując... Opery, nie opery. Można powiedzieć, że... Jakoś tak wszyscy chorzy jesteśmy i po prostu źle się czujemy, proszę Państwa, nam coś nie w smak, coś nam nie tak. Dlatego to jest takie ważne. Dlatego jest to ważne z tego dlatego, że klasyczną operę myśliwską przyjmuje się operę Wiakt Johanna Hillera z roku 1770, a więc która powstała 90 lat później. Z kolei, jako pierwsza polska opera, czyli Nędza uszczęśliwiona, ona została utworzona w roku 1778, a więc również blisko tutaj 100 lat później. O czym on tak gada? Okres czasy już nam współczesne po pierwszej wojnie światowej. Radio Conchita. Właśnie zanik żubrów, to właśnie specjalność pani profesor, w każdym bądź razie inicjatorem ochrony żubrów był myśliwy, redaktor Łowca Polskiego, no i przede wszystkim dyrektor Muzeum Zoologii, obecny Instytut Polskiej Akademii Nauk. W każdym bądź razie Jan Stolzmann, on był inicjatorem powołania międzynarodowego Stolzmann ochrony żubra. Natomiast w dekrecie prezydenta Rzeczypospolitej z roku 1927 dotyczącym właśnie łowiectwa w wykazie gatunków łownych znalazł się żubr. Oczywiście nie dlatego, że był on obiektem polowania, ale dlatego, że w tym czasie była to jedyna forma ochrony tego gatunku. Co ciekawe, kara za zabicie tego żubra, ona wynosiła 5000 zł. W tamtym okresie czasu wartość dniówki robotnika wynosiła około 1 złotówki, natomiast pensja nauczyciela około 200 zł. Innymi słowy, ta kara 5000 zł, ona była, można powiedzieć, taką karą zaporową dla w zasadzie każdego obywatela Polski. Po II wojnie światowej gospodarka łowiecka została powierzona Polskiemu Związkowi Łowieckiemu, organizacji, która istnieje od roku 1923 i pod względem trwania jest to jedna z najstarszych organizacji łowieckich w Europie, no i oczywiście tym samym w świecie. Co w tym czasie się wydarzyło, od kiedy to ta gospodarka jest kierowana przez... Także nie wolno tej przyrody niszczyć, zwierząt męczyć. Wszystko niszczymy dookoła siebie. W końcu człowiek samego siebie wyniszczy. Nie można wykorzystywać ludzi, oszukiwać, kraść. Bo człowiek niszczy w sumie samego siebie, jak wudu dudu, no. Ile będę ci tłumaczyła, krycha. Informacji z roku 1928 mieliśmy w kraju na przykład około 35 tysięcy zarę. W tej chwili mamy około 800 tysięcy. A więc to są rzędy tego typu wzrostu wielkości. To, co jest też bardzo ważne, to to, że nastąpiła poprawa kondycji tych populacji. Dlaczego? W jakim aspekcie? W aspekcie rozrodu. Nastąpiło tutaj zwiększenie rozrodu i poza tym nastąpił wzrost jakości osobniczej. Gdybyśmy tutaj przyjęli taki wskaźnik, jak właśnie ilość uzyskiwanych trofeów w odniesieniu do liczby pozyskiwanych zwierząt, w tej chwili te wskaźniki mamy o wiele wyższe, aniżeli kilkadziesiąt lat temu. Oczywiście istnieją też i inne tutaj aspekty właśnie funkcjonowania tychże zwierząt. Właśnie między innymi to są to, co tutaj wspomniane, zwierzyna drobna. Ten regres kuropat i ten regres zajęcy, jaki występuje, nie jest to odosobniony przypadek w Europie, tylko jaki występuje w Polsce. Na to składają się dużo
dodatkowe, większe przyczyny złożone, natomiast można powiedzieć, że jedną z najważniejszych to są zmiany, jakie występują. Także widzicie Państwo, ludzie siebie wyniszczają, potem są chorzy. Na wszystko. Z tej pazerności, z tej chciwości mieć i być, mieć i być. Tak, chcieli być artystami, a potem wiesz, ratuje się jak tylko może, żeby tylko jeszcze 5 lat pożyć. Ratuje się jak tylko może, a już żyć dłużej nie może, no bo gdzie będzie żyć? Także widzicie Państwo, gdzie to człowiek będzie żyć. Polityk dał biednej 20 groszy. Tutaj ta sama żebraczka, proszę Państwa, w Sejmie się pojawia. No ta sama baba, ona, Danusia, mówiła, że 20 zł poszła żebrać. Dostała pod Sejmem, ale siedzi pod Biedronką. Ta w brązie, no to tam przykryli ją trochę twarz, rozmazali, żeby jej tak bardzo nie było widać. Przecież wiadomo kto. Jakaś Fercowicz, baba Fercowicz. Nie to obchodzi, czy to nazwisko ona tak ma, czy nie ma, to przecież o tym samym nazwisku jest bardzo dużo ludzi, bo jak włączam telefon, no to przecież cała książka telefoniczna mi się wyświetla, a nie powinno. To, co ja zapisałam, to powinno wyświetlać. A to taki, im lepszy telefon kupisz, tym gorzej. I coś ci stanie, coś ci się zablokuje. Taka robota. Głupie to jest wszystko, proszę Pani. Na szczęście my tu jesteśmy na Mazowszu, że tutaj daleko jest do łowiectwa. Daleko, no chyba, że może do Puszczy Knyszyńskiej. No ale co tam spotkasz? Może rysia spotkasz? Po co nam ten ryś? Tu rysia mamy za ścianą. No, rysio, tak. On tu mieszka i nawet widzi, no, co się na tej budowie dzieje, że ja wiem, że tu żadnej ochrony nie trzeba, jak tak z okna patrzeć się, to się wszystko widzi, prawda? Także, proszę Państwa, jak ludzie kradną, jak oszukują, co oni tu robią złego? Tyle w Polsce zarabiają komornicy, na przykład o komornikach. Oni zarobili najwięcej. Czyli tak, w jakim sądzie pracuje komornik? Roczne zarobki. Sąd rejonowy dla Warszawy Woli. I teraz tak, proszę, żeby roczne zarobki. Nie wiem, czy to jest w milionach? 19 jest milionów. 345 tysięcy 381 zł. Sąd rejonowy dla Warszawy Woli. Potem Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli. Następne 17 613 090 zł. Potem Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa 14 660 620. Nie, to nie ma co czytać, ale szok, nie? No i ten Ziobro mówi, czas na zmiany. Żeby złodzieje tyle pieniędzy nie brali. Obecne łowiectwo jest kontynuatorem wielowiekowych tradycji, a najważniejsze współczesne kierunki działania. Tyle w Polsce zarabiają komornicy. Tutaj nawet 3 miliony, Sąd Rejonowy w Gdyni. 3 miliony 520 348. Kraków, o tam gdzie Żydów pełno jeszcze. Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza 2 miliony 6 970 zł. Tyle w Polsce zarabiają komornicy. No to ominęłam troszeczkę, tak z grubsza. Ale żeby naświetlić, jaka sytuacja jest. Fakt piętnuje takie zachowanie. Zajął traktor za długi sąsiada. Odebrał kobiecie cudzy laptop. Za moje długi zabrał laptop kolegi. Pani Katarzyna straciła 3 samochody. No bo jak mieszkała na terenie, gdzie co kto był winny, to nie ona winna, ale musiała oddać. Coś okropnego.
Także widzicie Państwo, ile komornicy zarabiają w Polsce. Ile oni zarabiają. Coś okropnego. Nigdy, 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 przenigdy bym nie dała tyle pieniędzy dziadom. A nigdy bym nie dała. Polska cała i Radio Conchita, Tok FM Euro Conchita. I proszę być z nami. Miał udar po operacji serca. Kto? Kto miał udar? Kto miał udar? Kto? Radio Tok FM Euro Conchita Barbie Baby Langstrom Extra. Radio Tok FM Euro Conchita Barbie Baby Langstrom Extra. Radio Conchita. No i proszę być z nami. Radio Tok FM Euro Conchita Barbie Baby Langstrom Extra. Tyle w Polsce zarabiają komornicy. Widzicie, jacy złodzieje? Fakt piętnuje takie zachowanie. Zajął traktor, za długi sąsiada. Komornik zabrał nam ciągnik, za długi sąsiada. Ta historia brzmi jak ponury żart, ale wydarzyła się naprawdę we wsi pod Mławą na Mazowszu. Komornik z Łodzi, no właśnie, ciągle z Łodzi, jak nie ta Wesołowska z Łodzi, jakiś urzędnik, jakiś prawnik. Też tu chciała już pieniądze za mieszkanie w mieszkaniu Janka Witka, który zmarł, też od razu 5200 za jakiś okres czasu. To teraz już może z 15 trzeba będzie zapłacić, ale już ta dziaduwa się nie odzywa, bo zobaczyła, że w Polsce coś tu się zaczęło dziać, że łapią tych złodziei i ona się już nie przyznaje, że była jakąś tam kancelaria adwokacka, co to było? Mamy, wszystkie listy mamy, zbieramy. Słuchają Państwo Radio Maria Katolickiego Głosu w naszych domach. W naszej mówce małe zmiany. Od 16.30 śledzimy konferencję Jeszcze Polska nie zginęła, wykłady... Jeszcze Polska nie zginęła i konferencja. Ta historia brzmi jak ponury żart. Nie, ale wydarzyła się naprawdę. To jeszcze raz tak i omawiamy. We wsi pod Mławą na Mazowszu komornik z Łodzi w asyście policji zabrał ciągnik Radosława Zaręby, 32 lata. Szkopuł w tym, że pan Radosław nie był niczyim dłużnikiem. Długi miał za to jego sąsiad. Mimo tłumaczeń roztrzęsionego rolnika, że urzędnik się myli, komornik odebrał mu traktor i szybko go sprzedał. Pan Radosław został bez narzędzia pracy. Sprawą zajął się fakt, a prokuratura oskarżyła komornika o przekroczenie uprawnień. Sprawa jest w toku. No to ale to chyba to długo ona jest w toku, ta sprawa, bo to chyba ta sama wciąż, co znamy tę sprawę, o której słyszałyśmy. No. Patrz, jakiś facet chodzi po budowie, no. Patrz. Ktoś chodzi po budowie, czy ja dobrze widzę? Można już w źródłach wczesno-średniowiecznych odkryć pierwsze ślady pochylenia się kościoła. Ktoś chodzi po budowie. Zainteresowania sytuacją społeczną polskiej wsi. Bo kiedy patrzymy na postanowienia chociażby synodu... Gdzie jest telefon? ...1980 roku, tam po raz pierwszy jest bardzo jasno czytelna interwencja kościoła rozumianego hierarchicznie biskupów na rzecz ujrzenia... Idziemy, zobaczymy, kto tu jest na tej budowie. Widzę, że ktoś łazi, no. ...władcy świeccy nie nakładali zbytnich ciężarów na tych, którzy byli najmniej uprzywilejowani. Jeżeli popatrzymy na wszystkie przełomowe wydarzenia, wieki w dziejach Rzeczypospolitej, zwłaszcza wtedy, kiedy był podejmowany namysł nad naprawą państwa,
którym brali udział również duchowni, zawsze w ich perspektywie poprawa czy pochylenie się nad losem wsi i poprawa doli chłopów była bardzo mocno akcentowana. Dość przypomnieć księdza Piotra Skargę, kaznodzieja narodowy, autor kazań sejmowych. I kiedy przypominamy sobie wspaniały obraz Jana Matejki, kazanie skargi, to pamiętajmy, że nie tylko chodzi o upominanie szlachty, żeby nie niszczyła swoim egoizmem politycznym państwa, ale także, żeby nie niszczyła egoizmem stanowym spójności społeczeństwa. Jeden fragment z kazań sejmowych księdza Skargi. Cytuję. A my o pospolitym rządzie radząc, jeden stan ucisnąć, a drugi podnieść chcemy. Duchowny stan poniżyć i zniszczyć, a heretycki albo szlachecki na górze postawić usiłujemy. Kmiotki i poddany gubić, a sami sobie forgować w poborach i innych ciężarach chcemy. Nie tak, bracia, złe ręce, gdy jedna chora. Obie zdrowie być mają. Tak i w Rzeczpospolitej wyższe stany niech miejskimi i kmiecymi nie gardzą. Ci robaczkowie ziemscy, ci ubodzy poddani, którzy w takiej są u was wzgardzie i ucisku, patrzcie, jak was noszą, żywią i ubogacają. Ksiądz Piotr Skarga, koniec XVI wieku. Potem następuje po niemal 200 latach wielkie dzieło reformy państwa pod koniec istnienia Rzeczypospolitej. Sejm Wielki, Stronnictwo Patriotów. I bardzo mądry głos, trzeźwy głos księdza Stanisława Staszica, który w 1790 roku publikuje wspaniały traktat pod tytułem Przestrogi dla Polski. To była głównie przestroga przed naiwnym myśleniem, że sojusz, który nam oferuje Berlin, Prusy, jest rzeczywistą ofertą pomocy. Wielu stronnictwa patriotycznego dało się nabrać na to. Jak wiemy, na nich historia tych, którzy uważają, że w Berlinie wiedzą lepiej, nie skończyła się. Natomiast ksiądz Stanisław Staszic pisze tak w Przestrogach dla Polski. Więc ten stan, który towarzystwu daje żywność, ludzi i podatki, nad wszystko inne być przeniesiony powinien. Jemu się najprędsza obrona, pierwszy szacunek należy. Rzeczpospolita, chcąc swój los zapewnić, chcąc się w równości z innymi państwy postawić, chcąc im wyrównać w podatkach, a tak wyrównawszy w mocy być poważaną i wolną, powinna koniecznie przy ustawie swojego rządu obmyślić sposoby poprawy rolnictwa. I to, że opieka rządu nad włościanami znalazła się w postanowieniach Konstytucji 3 maja, to też w dużym stopniu jest wynik tego mądrego namysłu polskiego kościoła pod koniec XVIII wieku. W okresie zaborów cały wysiłek polityki zaborczej, zwłaszcza tych, którzy wydali wyrok śmierci na naród polski, mowa o Prusakach, Niemcach później i Rosjanach. W tych dwóch zaborach generalnie polityka była taka, że zaborcy stwierdzili, że takie warstwy jak szlachta i duchowieństwo trzeba spisać na straty. Natomiast gra toczy się o duszę polskiego chłopa. Czy będzie to, jak mówił Otto von Bismarck, polskojęzyczny poddany króla pruskiego? I tutaj rola kościoła, ta pomoc kościoła dla wsi i przylgnięcie wsi do kościoła było tym czynnikiem, w sensie czysto historycznym patrząc, które przeważyło to, że zabiegi zaborców, czy to pruskiego, czy rosyjskiego, nie powiodły się. Jeden taki epizod, proszę Państwa. W 1850 roku, czyli jeszcze przed Bismarckiem, ale już po Wiośnie Ludów, Prusacy wydają polskojęzyczną gadzinówkę. Już wtedy były takie. Nazywała się Przyjaciel Chłopów, w którym to łamaną polszczyzną udowadniano, że najprawdziwszym przyjacielem chłopów, drugim Kazimierzem Wielkim, jest król Fryderyk Wilhelm Hohenzoller, panujący wówczas w Prusach. I są sprawozdania landratów, urzędników pruskich w powiatach w Wielkopolsce, którzy pisali, jaki jest odzew tej gadzinówki wśród polskich chłopów. I oni piszą tak do ministra spraw wewnętrznych Prus, że to jest strata czasu i pieniędzy, ponieważ chłop polski, jeżeli nawet umie czytać, to bierze tą gazetkę i pierwsze co idzie do księdza proboszcza, a ten już mu to tak przetłumaczy,
że na pewno nie będzie efekt oczekiwany przez nas jako Prusaków. I wszyscy tak pisali. W Krotoszynie, we Wrześni, Wino Wrocławiu, w innych miejscach zawsze taka była opinia. To także świadczyło o tym, że nawet w oczach zaborców Kościół był tą jedyną ostoją przez te, przez tą relację z polską wsią i oparcie, której szukała polska wieś w Kościele. A cóż powiedzieć o całym pokoleniu księży społeczników w Wielkopolsce, chociażby epoki ruchu organicznikowskiego. Ksiądz Piotr Wawrzyniak jest postać emblematyczna, ten, który zmarł w 1910 roku, ale nie jedyny. Patron kółek, spółek zarobkowo-pożyczkowych tworzonych przez rolników. Z archiwum archidiecezjalnym w Poznaniu zachowały się dokumenty, w którym jak jest wakat na stanowisku proboszcza, zatroskani wierni piszą do kurii archidiecezjalnej w Poznaniu, czy aby nowy ksiądz proboszcz będzie znał się na bankierstwie, bo my mamy tutaj takie kółko zarobkowo-pożyczkowe i poprzedni ksiądz proboszcz był patronem, nam pomagał. W końcu zniecierpliwiona kuria pisała, ale my powołujemy duszpasterza, ale ci duszpasterze byli rzeczywiście blisko polskiej wsi. No i na koniec, zanim pojawi się kartka, że tylko 3 minuty, chciałbym jeszcze na koniec powiedzieć, wspomnieć postać prawdziwego księcia Kościoła, nie tylko w Polsce, ale w Kościele powszechnym i prawdziwego męża stanu, kardynała prymasa tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego. Jak czytamy jego pisma, jego wystąpienia, to mamy rzeczywiście do czynienia z prawdziwą teologią, teologią pracy na roli, przepełnioną miłością. On mówi tak w kazaniu na Jasnej Górze 15 sierpnia 1975 roku. Są różne zadania w życiu narodu, ale szlachetne powołanie rolników jest uświęcone przez Chrystusa. On swoją pracę porównywał do siewcy, który wyszedłszy na rolę siał ziarno, jak każdy z was na miłość. Jak pięknie ksiądz prymas tłumaczy w wielu swoich wystąpieniach i kazaniach etymologię słowa zboże, polskie zboże. Dlaczego mówimy zboże? Bo wzięte z Bożego. To jest kolejny argument dla tego, tej afirmacji pracy rolnika, afirmacji przywiązania do wsi. I oczywiście wymóg polskiej racji stanu. To w myśli kardynała prymasa tysiąclecia jest bardzo żywe i bardzo mocno akcentowane. Na dożynkach w Łowiczu 30 sierpnia 1970 roku mówił tak. Polska, choćby się najbardziej uprzemysłowiła, musi nadal wiązać się z ziemią. Musi kochać ziemię ojczystą i nie może się od niej oderwać. Pamiętajcie, jeszcze niedawno chodzili w Polsce najeźdźcy, którzy posyłali Polaków do pieców krematoryjnych i głosili, nam nie są potrzebni Polacy, nam są potrzebne ich ziemie. Naród, jeśli chce utrzymać swój byt narodowy i państwowy, swą niezależność i wolność, musi być związany z ziemią. Tak jak trawy trzymają lotne piaski, aby ich burze nie przewiały, tak naród polski musi się trzymać całą duszą i całym sercem ziemi, aby wiążąc się z ziemią i nie dając się z niej wydziedziczyć, zabezpieczać swą wolność i miejsce na karcie Europy. To jest wymóg polskiej racji stanu. I patrząc także przez perspektywę polskiej racji stanu i tą wielką miłość do polskiej ziemi, którą prymas miał, należy patrzeć na te ostatnie miesiące jego życia, które są przepełnione tymi wysiłkami wspierania inicjatywy zalegalizowania, zarejestrowania niezależnego samorządnego związku zawodowego rolników indywidualnych Solidarność. To ich przyjął na jednej ze swoich ostatnich audiencji, czyli 2 kwietnia 1981 roku. Delegację Rolniczej Solidarności, która jeszcze czekała na swoją oficjalną rejestrację. I mówił im, że państwo nie nadaje prawa ludziom do zrzeszania się, tylko prawo, państwo jest twierdzą. To jest naturalne prawo, wpisane w naturę człowieka jako emanacja szerszego prawa Bożego. I to jest też ta wielka zasługa prymasa tysiąclecia, że on nie tylko w teorii, ale w praktyce, on do końca czuł tą sprawę jako wielką sprawę narodową, jako sprawę polskiej racji stanu. Te słowa z ostatniej audiencji, którą prymas udzielił Rolniczej Indywidualnej Solidarności w kwietniu 1981 roku, potem cytował w Poznaniu 20 czerwca 1983 roku św. Jan Paweł II.
Za każdym razem, była już o tym mowa, kiedy Ojciec Święty był w ojczyźnie, powracał do afirmowania, do podkreślania tej wielkiej roli polskiej wsi. W Nowym Targu 8 czerwca 1979 roku mówił, że chodzi o to, aby polskie rolnictwo było cenione i aby było w cenie. I za każdym razem ta myśl Jana Pawła II do tego wracała, że praca na roli, praca, istnienie polskiej wsi, niezależne od jakiejkolwiek ingerencji wtedy jeszcze państwa komunistycznego, ale także po 1989 roku za każdym razem przypominał nie tylko o prawach rolników, tych przyrodzonych, ale też to, co bardzo mocno wybrzmiało właśnie w Krośnie w 1997 roku, że to zadanie przechowania dziedzictwa kulturowego także spoczywa na polskich rolnikach. I dlatego to jest taka klamra, która spaja całe to wielkie dziedzictwo bliskości Kościoła i polskiej wsi i szukania oparcia w Kościele przez polską wieś. To jest też historia Polski chrześcijańskiej. Dziękuję bardzo. Profesor doktor habilitowany Grzegorz Kucharczyk na wykładzie Kościół dla polskiej wsi, wieś dla polskiego Kościoła katolickiego. Przypomnę, że dziś na antenie Radia Maryja prezentujemy wykłady z konferencji, która miała miejsce wczoraj, 13 maja w arenie Toruń. Jeszcze Polska nie zginęła. Wieś organizowana przez Ministerstwo Środowiska, Instytut imienia Świętego Jana Pawła II, Pamięć i Tożsamość oraz Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu przy udziale Lasów Państwowych, Polskiego Związku Łowieckiego oraz NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność. W konferencji uczestniczyło ponad 8000 Maryjo! Dobrze, proszę Państwa, jest sprawa rozwojowa. Trzeba dochodzić, skąd ta Trójca się wzięła i po co z pogaństwa ją przejęli. Nauka o życiu pozagrobowym, bóstwo Jezusa. No to Ariusz miał rację, skoro bronił. A po co oni się tak tej Trójcy uczepili? Po co się tej tak Trójcy uczepili? Po co? A no właśnie. Radio Koncita. Także nie wczoraj, tylko dzisiaj, proszę Państwa. Nasze radio interesuje się o tym, co jest dzisiaj.